Prezenterkę programu GADU GADU ubiera buty Szafa. Radom i wszystkiego 11. GADU GADU w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. GADU GADU w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie GADU GADU w Radiu Rekord. Nasz dzisiejszy gość od wielu lat czaruje swoim głosem, śpiewem. Znamy ją z ekranów telewizorów z największych muzycznych show w Polsce. Żyje muzyką, śpiewa, uczy śpiewu. Marcelina Kopyt jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to oczywiście od początku. Powiedz mi, śpiewasz od zawsze. Co, co Cię ciągnie w ogóle na scenę? Śpiewam odkąd pamiętam odkąd miałam 8 lat. Zaczynałam w kościele w zasadzie, teraz już już nie. Co mnie ciągnie? No, to jest ciekawe pytanie, no, bo śpiewam po prostu od zawsze, więc jest to moja pasja, jak śpiewam w jednej swojej piosence. Stało się to zawodem po wielu latach, co mnie ogromnie cieszy. Takie było moje marzenie. Niektórych Scena, e, <grym> scena niektórych przytłacza. A ciebie ewidentnie ciągnie na scenę. Czy to jest tak, że czerpiesz stamtąd jakąś energię? Czerpię na pewno energię od ludzi, bo z tą sceną to jeszcze różnie bywa, bo mm, każdy artysta jednak jakieś stresy przeżywa podczas. Natomiast, no, natomiast lubię, lubię, lubię występować na żywo, ale nie tylko. To nie, nie tylko scena. Mój zawód to nie tylko scena. No właśnie, dojdziemy do tego. Będę cię tutaj maglować długo. E, a propos maglowania sprawdziłam to taka ciekawostka w zasadzie na twój temat. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jesteś pierwszą laureatką muzycznych kazików takiej radomskiej nagrody, pierwszą w historii miasta. Tak mi się udało wypatrzeć. Prawda? Tak. E, jak wspominasz tamte doświadczenie. Nie pamiętam Nie, nie by pamiętam. To było nawet e, nie 10 tam, lat temu. Chyba z osiem. 8. 8. Nie, dziesięć, dobrze. Chyba z 10, 11. 11 nawet. nawet. Teraz już jest tak. Nie jestem jest, w stanie się wypowiedzieć, bo nie pamiętam nawet, że byłam laureatką. No Kazi to my musimy tutaj odgrzebać <laughs> kawałek i zobaczymy, co z czym ty tam do tych Kazików przyszłaś. No dobra, czyli już tyle się wydarzyło, że nie pamiętasz. No dobra. E, Bitwa na głosy to taki program, e, w którym udało Ci się z ekipą czyją dojść do finału. Andrzeja Piasecznego. Bardzo, bardzo go lubię zazdroszczać i na maksa. Yy, no to nam poopowiadaj, jak trochę wygląda taki program od Kulis. To też już było parę lat temu, ale mm, pewnie po czasie już możesz też powiedzieć, co daje wokaliście i co tobie dał udział w tym programie. Mhm. W ogóle byliśmy yy, właśnie 9 lat temu, byłam w rekordzie ostatni raz. Zresztą z Drużyną, no bo proszę. pracował tu jeszcze kiedyś. Wtedy Łukasz Mojecki i, i Darek Janik, moi koledzy serdeczni. Um, bardzo fajne doświadczenie, głównie ze względu na ludzi, bo, bo było tam mnóstwo wspaniałych ludzi. Um, no i występy na żywo, które były ciężkie. I układy taneczne, i śpiewy na żywo. Niektóre nagrywane w studiu, ale te solówki były na żywo. No także... To na pewno uczy, nauczyło mnie sporo praca przed kamerą, praca z ludźmi, która też nie jest najłatwiejsza. No właśnie, bo to byliście całą drużyną, taki tak, trochę tak. przyspieszony kurs estradowej muzyki, chyba. A sam piasek, jak? Miał być szczera czy miła? Jak, jak chcesz. Ja oczywiście, że szczera. Jak, czy, miał wpływ... czy miał jakikolwiek wpływ w ogóle na, na twoją miał twórczość? W... Na moją twórczość no. No, prywatną. No tak, na przykład coś ci takiego powiedział, że nie, stwierdziłaś, nie, a to to robię, nie, nie tak. Natomiast to nie, tak. szanuję go bardzo jako artystę i pisze świetne teksty i długo jest na rynku. Um, nie do końca mi się podobały wybiory, wybory piosenek, których dokonał do tego programu, więc y, to był zupełnie nie mój świat bardziej bym się odnalazła chyba w drużynie na przykład Ewy Farnej. no ale w... tak, tak wyszło. wyszło wygraliśmy wygraliśmy no generalnie więc, więc opłacało się tak dało mi to jakiś tam skok do, do następnych programów gadu gadu w Radio rekord grasz też na saksofonie eee, co ci daje większy fan śpiewanie granie Śpiewanie zdecydowanie. Saksofon to był taki. No może nie epizod, bo cały czas gram, ale no nie jestem na takim wysokim poziomie, jak, jak w śpiewaniu. Skończyłam naszą cudowną szkołę muzyczną radomską i no i coś tam sobie gram, aczkolwiek jak każdy muzyk trzeba ćwiczyć, a z tym już. Czasem Ale to pojawia się jest problem. trochę tak, że wyszłaś od tego saksofonu i cię pociągnęło tak, jakby w, w rejony muzyczne, gdzie saksofon jest ważny, i dopiero z tego wyniknęły twoje dalsze muzyczne wybory, czy odwrotnie? Czy chciałaś ten saksofon? To też inaczej było. Po prostu w szkole muzycznej nie było wtedy klasy śpiewu. Ja chodziłam do domu kultury równolegle. Potem szkoła muzyczna, żeby trochę się też podszkolić i teoretycznie. Potem dopiero powstała klasa śpiewu, a poza tym e, uważam, że wokalista, który równolegle gra na instrumencie, to jest bardzo dużo zaleta. Także dużo mi to dało. Saksofon. Tak podobna technika i tak dalej. A powiedz mi, a czym się na co dzień zajmuje absolwentka Akademii Muzycznej? Jakbyśmy mieli też podpowiedzieć ludziom, którzy wybierają dopiero swoją drogę, no bo to trzeba tak trochę postawić wszystko na jedną kartę, to się może wydawać dla niektórych taki niepewny los wokalisty. W ogóle studia są niepewnym losem, bo to już potem zależy od ciebie, uczyć się wszystkiego w praktyce. Jak w, według mnie studia niewiele dają, bo ten papier w w zasadzie upoważnia mnie do pracy w szkole, więc uczę teraz w szkole. Nie tylko uczę śpiewu, tylko uczę muzyki, co mi sprawia fan. A, a reszta wszystko zależy od ciebie, w zasadzie od znajomości, które poznajesz cały czas. Więc same studia to są głównie ludzie, i zależy. od ciebie, ile z tego wyciągniesz. No tak. właśnie, to też miałam cię o to pytać, czy uważasz, że żeby zostać dobrym wokalistą, to te podstawy takie trzeba sobie y, podczas studiów zrobić? Y, to, to już widzę, że niekoniecznie, nie, nie niekoniecznie jest to konieczne. podczas studiów, ponieważ ja studiowałam jazz, więc tam jazz i rozrywkę, więc stricte ja już byłam ukształtowanym wokalistą względzie, pod względem technicznym. Więc y, to już trochę co innego, ale generalnie nauka emisji głosu tak bardzo ważna, ale niektórzy są naturszczykami i tego nie potrzebują, ale no, ale warsztat jest bardzo istotny. Um. Natomiast studia niekoniecznie. No i dobra i wyruszyłaś, w trakcie w zasadzie wyruszyłaś na ten takie turne castingowe. Y to jest chyba trudne, tak w takim natłoku ludzi yy, występować wymaga takiego mega charakteru mocnego, żeby się tymi castingami nie załamać w żaden sposób, tylko żeby próbować nie poddawać się. Tak, yy, jest to jakaś tam presja, ale poza tym zbiegiem czasu jestem rozczarowana programami telewizyjnymi. Yy. Trochę to było dla mnie za wcześnie, więc żałuję, że na przykład nie, nie poszłam teraz do niektórych programów. Jeszcze możesz iść? I mogę, i nie mogę, bo to też nie do końca moja decyzja, pewnie jakiś tam reżyserów i tak dalej. Byłam w wielu programach, nie tylko muzycznych i nie przepadam za telewizją. Zrobiła mi trochę kuku. Ale no mam właśnie, tego świadomość. Właśnie, tak. miałam cię o to pytać, że miałaś szczególnie wydaje mi się taki bardzo znamienny był ten casting do Voice of Poland, gdzie no, bardzo irracjonalne zachowanie wystąpiłaś super, nikt się nie odwrócił, a potem nagle był lament, dlaczego, no, co my... my zrobiliśmy, że się nie odwróciliśmy, no totalnie dziwna sytuacja. Nawet jako słuchając dla... tego, jestem zażenowana wciąż. No, więc. Jako dla młodej y, y, wokalistki, to chyba było trudne. Byłaś zła, sfrustrowana, chciałaś się potem poddać, czy cię to wręcz przeciwnie, nie przejęłaś się tym? No, wtedy się przejęłam. To było 8 lat temu. Zażenowana byłam trochę tą sceną, i trochę rozczarowana. Nie powiedzieli mi nic konstruktywnego. Tylko ludzie teraz pytają, czy, czy już płytę nagrałam z, z Piekarczykiem i z Thompsonem i Baronem. Co mogę więcej powiedzieć? No Żałuję, że nie poszłam parę edycji później do tego programu. A czy to nie było trochę y, takie. Y jakby wynikające z praw, jakimi się rządzą takie programy, że to było takie trochę przedstawienie teatralne, żeby trochę zatizować ludzi. I ty no. akurat niestety na ciebie padło. Tak, na mnie akurat padło, wyszło dobre show, więc. Bo tam też jest tak, że nie pokazują wszystkich, którzy uczestniczą w castingach, więc albo coś fajnego się wydarzy i akurat się zdecydują, że ciebie wyemitują. To jest. Nie wiem, czy to jest loteria, czy pomysł reżysera, stacji, jest mnóstwo czynników. A jakbyś miała powiedzieć takim młodym ludziom, którzy nawet bez podstaw muzycznych po prostu zajmują się muzyką i no tu mnie do takich programów uderzają, bo cały czas jednak to trwa, cieszą się popularnością. To jakbyś im miała dać kilka rad, tak z doświadczenia już, co byś im powiedziała? Doświadczenia powiem. Po pierwsze, nie najlepsi wokaliści robią karierę, nie najlepsze głosy robią karierę, tylko karierę robią ci, którzy mają pomysł na siebie, albo znajomości, albo pieniądze, ale przede wszystkim dobry produkt, czyli dobrą muzykę. Więc robić swoje, przede wszystkim robić swoje, nagrywać i być jakiś, niebanalny. To jest, to jest to. A programy to jest inna sprawa do programu. Idziesz, jeżeli owszem, masz dobry głos, ale przy okazji robisz coś swojego już albo masz ewentualnie jakiś pomysł na to, bo e, szansa, że ktoś cię teraz odkryje, jakiś tam e, łowca, talentów. Wy, tak, łowca, czy też wytwórnia, są niewielkie. No, są niewielkie. To już nie jest idol. Pierwszy ten 15 lat temu. Mm. Więc, więc głównie tak, można iść sobie do programu, jest jakaś tam szansa, ale nie zawsze jest tak, że jak jesteś dobry, to, to ci pokażą, bo, bo tak nie jest. Widziałam na pre-castingach castingach wiele osób dobrych, lepszych ode mnie, które nawet nie, nie przechodziły, więc nie masz co sugerować tym i na pewno nie masz co poddawać. Gadu, gadu w Radio Rekord. Teraz z innej baczki. Bywasz modelką plus size. Opowiedz trochę o tym, bo to jest też w zasadzie już nie nowy trend, ale bardzo ciekawy moim zdaniem. Tak, bywam, bywam. Zaczęłam też bardzo dawno temu, jak było to jeszcze bardzo mało spotykane zjawisko w Polsce, 10 lat temu. Jestem w agencji modele plus size, właśnie. Czy świat idzie w tym, w tym aspekcie do przodu, czy to, bo przynajmniej jak to się zaczęło, to. Ja podejrzewałam w tym zawsze jakiś taki podstęp, że to jest trochę, żeby odwrócić uwagę od tych totalnie nienaturalnych kanonów. Piękna, jak niektórzy twierdzą wśród, w modelingu. Czy jest lepiej, czy naprawdę to idzie w dobrą jest stronę? Jest dużo lepiej, ludzie tego potrzebują, marki tworzą już osobne kategorie, plus size tudzież curvy, tak to się nazywa, no bo kiedyś ten plus size był od rozmiaru 46 czy 8, a pomijano kobiety w. Pomiędzy, 38-40, czyli e, ja jestem w takim rozmiarze i kiedyś się nie szyło w ogóle ciuchów na takie dziewczyny, ładnych w sensie, tylko były zawsze worki. Teraz to poszło w dużo lepszą stronę, jest coraz większe zapotrzebowanie i na takie modelki, e, no tak, bo coraz więcej jest takich kolekcji. Także ja e, bardzo wspieram ten ruch e, body positivity i głównie o to też mi chodzi. A jak w ogóle zacząć taką karierę? Jak to można znaczy karierę? Jak, jak w ogóle y, są specjalne agencje? Czy do normalnych, takich standardowych agencji, modelek się trzeba zgłosić? Czy ktoś cię musi wypatrzeć? Jak to jest? Są e, agencje typowo plus size, są też agencje normalne, które mają już sekcję po prostu plus size. Kiedyś to była jedna agencja, w której ja byłam, teraz już jest, jest tego trochę więcej. W Polsce natomiast to raczkuje wciąż. E, najlepiej wysłać zrobić tak zwane polaroidy czy też zdjęcia testowe sylwetki twarzy i wysłać i zobaczyć co się wydarzy tak, a czy to tak jest w tych agencjach plus size jak w agencjach modelek zwykłych że jest pewien um, jakby zakres i można być za chudą albo jest tendencja, że nie możesz na przykład schudnąć czy tam stracić rozmiaru, czy nie? Czy faktycznie to jest body positivity? Hmm, tego nie wiem do końca. Na pewno jest jakieś ograniczenie wzrostowe. Natomiast jeśli chodzi o fotomodeling, to, to nie ma takich, takich wymogów, że, że trzeba zachować jakiś tam rozmiar. Natomiast żeby być tym curvy czy plus size, to chyba 40 rozmiar, 38-40 to jest minimum. A na co dzień uczysz, też uczysz śpiewu dzieciaki, młode osoby. Czy to jest tak, że każdy ma szansę się nauczyć, czy już od dziecka widać, że ktoś ma to coś albo tego czegoś nie ma, jak to jest? Są nauczyciele, którzy uważają, że każdy. Ja uważam, że nauczyć się może ten, który przede wszystkim słyszy i jest w stanie dźwięki właściwe powtórzyć. Inaczej nie ma takiej możliwości. Natomiast same zaśpiewanie czysto pewnych rzeczy, to jest i tak dopiero połowa sukcesu. To się dopiero zaczyna. No tak, ale na przykład są rzeczy, których, których nie jesteś w stanie się nauczyć. Barwa, z którą się rodzisz, możesz nad nią pracować, ale barwy nikt cię nie nauczy. Dlatego jest mnóstwo wokalistów dobrych technicznie, ale mało charakterystycznych, bo mają barwę bardzo pospolitą i często zostają nauczycielami śpiewu. No tak, tak niestety jest. A powiedz mi, a na jakim etapie teraz swojej kariery jesteś, już po tych wszystkich programach, rozwoju twoim muzycznym, niewątpliwym? Jaki to jest teraz czas dla ciebie? Aktualnie znowu pracuję nad swoją debiutantką, może nie płytą, no ale epką. Mam też skład z kolegami po części z Radomia. Więc teraz tez, też pracuję nad epką. Poza tym współpracuję z kilkoma producentami muzyki elektronicznej i z Polski, z zagranicy, bo jestem też w takiej wytwórni w Rio. No, nagrywam chórki często. Jestem też głosem wielu rozgłośni radiowych. Ludzie nawet o tym nie wiedzą. No proszę. Tak, w wielu miastach w Polsce, w lokalnych radiach śpiewam. No, no masz radiowy tak, głos, barwę, zdecydowanie faktycznie to, o czym mówiłaś. barwa. Jingle barwę. w sensie nie prowadzę nigdy audycji, ale mm, dużo dżingli nagrałam i tego typu rzeczy robię. Czyli można bez spektakularnego wygrania programu wokalnego robić swoje i być szczęśliwym. Czerpiasz satysfakcję z tego, co robisz? Tak, czerpię. Cały czas działam dalej, cały czas się rozwijam i odkrywam swoją drogę, bo, bo to, jest, to jest droga długa. Niektórym to przychodzi szybciej, niektórym wolniej. A jakby Cię chcieć posłuchać, to gdzie Cię można znaleźć? Na Spotify'u, Tajdalu, na YouTubie. Czyli jesteś, czyli szukamy Marceliny, słuchajcie. Zob odpalcie, zobaczycie, jaki mamy y, skarb, nasz radomski wokal. Mm, no dobrze, zawsze też na koniec płytam y, o plany, już mi trochę zdradziłaś plany na przyszłość, czy jakiekolwiek niemuzyczne plany? Mm, dobre pytanie, nie, raczej w gruncie rzeczy głównie muzyczne. Niebawem rozpoczynam jakiś kurs znowu. Czyli cały Podagowiki czas. Pedagogiki wokalnej, tak, tak, cały czas. Się... A mówiłaś, że za wcześnie zaczęłaś z tymi y, programami? Jeszcze Cię ciągnie trochę do telewizji gdzieś? Spróbujesz jeszcze? Byłam dwa lata temu w Polsacie, w programie Śpiewajmy Razem. All Together Now. Nie wiem, czy kojarzysz. To był super program. Poza tym nie, poza tym mnie nie ciągnie, bo teraz w czasach internetu to. Lepiej chyba się skupić na swojej twórczości i gdzieś tam wypromowaniu się w internecie. Telewizja już trochę wypada? Trochę tak, trochę mnie to rozczarowało. Może też trochę tak, że to trwa już wiele lat i tych takich złotych dzieci, tych programów tak naprawdę też już jest mnóstwo, mnóstwo. Tak. i nie każdy sobie radzi z udźwignięciem po prostu tego, tego sukcesu czy wygranej i gdzieś tam znika Wygrana w Wygrana to nie zawsze jest sukces. Pamiętajmy o tym, że ludzie, którzy wygrali pierwsze miejsca gdzieś tam nie zawsze właśnie są wyżej od tych, którzy byli w finali. Ale na przykład, ale, ale nie wygrali. Jest mnóstwo takich przykładów. Więc nie zawsze trzeba wygrać, żeby być na topie. Trzeba być jakiś. Jak się jest nijakim, to każdy program wygrany będzie niestety tylko programem. Trzeba być jakimś. No dobrze, no to taką myślą zakończmy nasze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję że przyszłaś miło. tutaj dzisiaj do mnie. Marcelina Kopet, wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej, nauczycielka śpiewu, finalistka Bitwy na Głosy, między innymi oczywiście tylko, była dzisiaj naszym gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo, bardzo by było miło. Do zobaczenia, do usłyszenia, Milena Majewska. Гадо в Радио Рекорд.